Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Będzie to tym razem powtórzenie wiadomości ze wstępu do geometrii. Czym zajmiemy się na tym spotkaniu? Otóż głównie skupimy się na zadaniach maturalnych z ubiegłych lat, związanych z okręgami, jak również kątami. A w szczególności kątami, które występują w okręgu, a więc kąt wpisany, kąt środkowy i wykorzystanie twierdzeń związanych właśnie z tymi kątami. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania razem ze mną zadań, tych zadań, które przygotowałam na właśnie to spotkanie. Zapraszam. Zadanie numer 1. Matura maj 2019 rok. Punkty D i E leżą na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym ABC. Popatrz rysunek. Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Kąt wpisany DEB ma miarę alfa, tak jak na rysunku. Wyznacz miarę kąta alfa. Tutaj bardzo ważna informacja. Po pierwsze, w takich zadaniach bardzo często na maturze jest gotowy rysunek. Ja ten rysunek przerysowałam i teraz, co jest najważniejsze w tym rysunku, to, że odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Czyli skoro tak, to my musimy ten odcinek CD sobie poprowadzić. Więc ja ten odcinek poprowadzę od C do D i tu jest bardzo ważna informacja, że on jest średnicą. Co to oznacza, że on jest średnicą? To u nas oznacza, popatrz, że skoro jest średnicą, to on zawiera jeden z punktów takich, które należą do tego odcinka, to jest punkt S, który tak naprawdę dla trójkąta równobocznego, bo trójkąt ABC nie jest nie byle jaki, to jest trójkąt równoboczny. W trójkącie równobocznym wiemy, że wysokości przecinają się w tym samym punkcie, co środkowe, prawda, i jest to punkt S. Skoro tak, skoro jest to punkt S, to znaczy, że to jest wysokość. A skoro wysokość, to tutaj musi być kąt prosty. Czyli ten odcinek CD zawiera wysokość trójkąta równobocznego. W trójkącie równobocznym jest wszystko tak pięknie, idealnie. Jak widzimy, skoro jest to okrąg opisany na trójkącie równobocznym, prawda, i tu jest podana średnica, to znaczy, że musi przechodzić przez S. S to jest środek okręgu. W tym wypadku ten środek okręgu dla trójkąta równobocznego właśnie mieści się na wysokości. Dlatego też zaznaczyłam tutaj kąt prosty. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Dlaczego? Ponieważ popatrz, teraz mamy taki trójkącik i ten trójkąt też jest niebyle jaki. To jest trójkąt prostokątny, który już wiemy, że tu jest kąt prosty. Teraz tutaj będzie 60 stopni, dlatego że wszystkie kąty w trójkącie równobocznym, no to oczywiście mają miarę po 60 stopni. Czyli tu mamy 60 stopni, czyli tutaj u góry zostaje nam 30 stopni. Czyli w zasadzie doszliśmy do wniosku, że nasz kąt DCB ma miarę 30 stopni. Kąt DCB. Skoro tak, popatrzmy, na jakim łuku jest oparty ten kąt, ponieważ ten kąt jest kątem wpisanym w ten nasz okrąg. On jest oparty na łuku DB. I teraz, popatrzmy sobie, mamy tutaj inny kąt, który też jest oparty na tym łuku. To młodzieży ciężko jest dostrzec te łuki. Popatrz, wystarczy, że przyłożysz tak linijkę, przyłożysz sobie tak rączkę i widzisz ten łuk, na którym jest oparty ten kąt. Kąt wpisany. A teraz ja przełożę tą linijkę i tą rączkę i widzę, że na tym samym łuku oparty jest kąt alfa. Czyli ja mogę wywnioskować na podstawie twierdzenia, że jeżeli są dwa kąty wpisane, oparte na tych samych łukach, dokładnie na tych samych, to mają takie same miary. Zatem kąt alfa, tak szybciutko policzone, ma 30 stopni. Oba te kąty są oparte na łuku, to jest bardzo ważne, na łuku DB, bo nieraz właśnie młodzież ma z tym problem, że nie widzi tego łuku. Jak nie widzisz łuku, to musisz sobie przyłożyć albo ręce, albo linijkę i zobaczysz, ja przykładam do ramion tutaj tego mojego kąta i wychodzi mi ten łuk DB. Jak przykładam tak, to wychodzi dokładnie ten sam łuk DB. A kąt wpisany, to przecież był taki kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, czyli tu się zgadza, tu się też zgadza, a
a ramiona zawierają cięciwy tego okręgu. Tu są dwie cięciwy, tu są też dwie cięciwy, więc się zgadza. Mogę wykorzystać twierdzenie, że dwa kąty wpisane, oparte na tym samym łuku mają równomiary, czyli u mnie alfa wynosi 30 stopni. Zadanie numer 2, matura maj 2019. Dane są dwa okręgi, okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K. Zobacz rysunek. Ja oczywiście ten rysunek tutaj przerysowałam na tablicy. Oblicz długość odcinka od O do K, czyli oblicz długość odcinka OK. Żeby się do tego zabrać oczywiście zadania, to trzeba sobie pewne rzeczy nanieść na rysunek. Czyli tak, po pierwsze mamy sobie jeden okrąg i podane w treści, że on ma promień 5. No to mi najwygodniej ten promień tutaj zaznaczyć, że on ma długość 5. Odcinek od O do A to jest promień. Drugi mamy z kolei okrąg i on z kolei ma promień równy 3. No to od P do B jest 3. Bardzo ważna informacja, że odcinek od O do P, czyli tutaj ten wielki odcinek, zapiszmy sobie, że ten odcinek ma długość 16, będziemy musieli to wykorzystać oczywiście w zadaniu. Prosta AB jest styczna do tych okręgów. To jest kluczowe w tym zadaniu. Pojęcie, że ta prosta właśnie przechodząca przez A, przez B, przez K jest styczna. Co taka informacja nam daje w zadaniu? To, że styczna do okręgu jest to taka prosta, która z tym okręgiem ma jeden punkt wspólny i w tym wypadku, w tym okręgu jest to punkt A i jak poprowadzę promień, a ja już mam gotowy poprowadzony, to on pada pod kątem prostym. Zapamiętaj, styczna jest związana z tym, że promień odpowiednio poprowadzony do punktu styczności pada pod kątem prostym. Tak samo tutaj pada pod kątem prostym ten promień. Co dalej? Jaka dalsza informacja? Popatrzmy. Mamy tutaj trójkącik, ja go może tak lekko zakreślę. To jest trójkąt OAK. I drugi trójkąt, ja go też zakreślę, to jest trójkąt KBP. Oba te trójkąty będą trójkątami podobnymi. To jest kluczowe zadanie. Czyli popatrz, niby okręgi, niby jest tutaj informacja na temat jakichś kątów, ale tak naprawdę w tym zadaniu najlepiej zauważyć trójkąty podobne. Dlaczego są to trójkąty podobne? Ponieważ ten kąt, nazwę alfa, jest wierzchołkowy z tym kątem. Kąty wierzchołkowe. To skoro te kąty są równe, skoro te kąty są równe, bo są proste, to znaczy, że te pozostałe trzecie kąty w trójkątach też muszą być równe. Zatem, skoro mamy wszystkie kąty równe, to ja mogę teraz śmiało powiedzieć, że trójkąt AKO, AKO jest podobny do trójkąta KPB. KPB. I to oczywiście na mocy tutaj informacji, że kąt, kąt, kąt. Prawda? Trzy kąty równe, a więc trójkąty są podobne. Skoro są podobne, to ja mogę napisać stosunek odpowiednich boków, ale żeby to zrobić, to tak, tutaj mam 5, tu mam 3, ale jeszcze muszę wykorzystać 16, to że od O do P jest 16. Zastanówmy się, od O do K mamy wyznaczyć, czyli od O do K napiszmy X, wtedy będziemy wiedzieć, że szukamy tego naszego X-a, natomiast odtąd dotąd ile będzie? No nie wiem jeszcze ile, ale wiem, że całość to 16. To tutaj, skoro jest x, całość 16, to tu mogę napisać 16, odjąć x. I wtedy zgadza się, że od O do P jest 16. Skoro tak, to teraz użyjmy tego podobieństwa. Czyli tak, ten trójkąt duży podobny do tego mniejszego. A więc odpowiedni bok, myślę, że zaczniemy od przeciwprostokątnej. Czyli przeciwprostokątną jest najdłuższym bokiem jest tu x, czyli piszemy x do. W tym trójkącie przeciwprostokątną jest 16 minus x. To jest tak samo, gdybym wzięła inny bok i wezmę teraz oczywiście ten bok, który no mam dany, nie, no bo muszę wykorzystać, czyli bok 5. Zauważ, że ten bok leży naprzeciwko kąta alfa. Tak sobie możemy popatrzeć. To teraz w tym trójkącie prostokątnym też naprzeciwko kąta alfa leży 3. No super, nam to pasuje, dlatego że ja tych boków nie znam, ale to nie jest mi potrzebne do zadania, ponieważ nam do zadania jest potrzebny ten bok i ten bok, a to znamy, bo to są promienie. No więc teraz najprostsza metoda, mnożymy na krzyż,
Czyli mamy tak, 3 razy x to będzie 3x, równa się 5 razy 16, to będziemy mieć 80 minus 5 razy x, no to mamy 5x. Przerzucam sobie, czyli będę miała 3x, to przenoszę, czyli zmieniam znak, czyli plus 5x, równa się 80. Czyli 3x i 5x to jest 8x, daję razem 80, podzielę przez 8 i mam x równe 10. Czyli moim zadaniem było wyliczyć x-a, to moje x to jest właśnie ten odcinek, który był szukany. A więc mogę już na końcu napisać, że moje oka to jest 10. Oczywiście, jeżeli w zadaniu jest mowa o jednostkach, to piszemy 10 cm. Jeżeli nie ma jednostek, no to po prostu piszemy, że nasze oka wynosi po prostu 10. Zadanie numer 3, matura maj 2019. Dany jest okrąg o środku w punkcie S i promieniu R. Na przedłużeniu cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. Przez punkty C i S poprowadzono prostą. Prosta CS przecina dany okrąg w punktach D i E. Zobacz rysunek. Ja oczywiście tutaj przygotowałam rysunek na tablicy. Wykaż, że jeżeli miara kąta ACS jest równa alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa. Ja tutaj przygotowałam rysunek, ale razem z Tobą chciałam zrobić po kolei kroki zadania dowodowego, bo jest to zadanie dowodowe, które składa się z założenia, czyli tego, co mamy tutaj w tym wypadku narysowane, oraz to, co jest podane w treści. Teraz jest taka informacja. Jeżeli miara kąta, ja zapiszę to, miara kąta ACS wynosi alfa, to jest taka informacja, miara kąta ACS, ACS podali w treści, że jest alfa, to my na tej podstawie mamy wywnioskować, czyli napiszemy sobie tezę, że miara kąta, teraz u nas ASD, ma wynosić 3 alfa. My to mamy wykazać. Takie mamy informacje. Na rysunku mamy pozaznaczane wszystko i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że odłożono odcinek BC, czyli ten odcinek od B do C, który równy jest promieniowi. Czyli ja tutaj zaznaczę, tutaj też jest mała literka R. I na tej podstawie mamy wykazać, że kąt ASD, czyli ten kąt ASD sobie zaznaczmy, ASD, że ten kąt jest równy 3 alfa. Ja nie mogę na rysunku zaznaczyć 3 alfa, ale mogę na przykład napisać beta i na tej podstawie zapisać inaczej tezę, że moje beta to się równa 3 alfa. Czyli ja mam wykazać, udowodnić, że to jest prawda. Żeby to zrobić, robimy tutaj ten krok dowodowy. Tutaj będziemy pisać dowód. I tak, zacznijmy od tego. Widzimy rysunek, mamy tutaj prostą, mamy inną prostą. One przecinają się pod kątem alfa. Mamy promienie. Bardzo ważna informacja w tym zadaniu jest taka, że ten trójkącik, który widzimy SBC, ja zapiszę trójkąt SBC, jest równoramienny. To jest bardzo ważna informacja, że on jest równoramienny. Dlaczego? Dlatego, że napisane było w treści, że odcinek BC odłożono o długości równej promieniowi. Czyli ten bok jest taki jak ten, jest równoramienny. Skoro tak, to ja mogę z tego wywnioskować, że ten kąt tutaj to też jest kąt alfa. Ten kąt jest alfa. No to skoro tak, to zaznaczmy sobie, że nasz kąt z kolei teraz będzie to kąt BSC, też jest równe alfa. To, co było podane na rysunku, to jest kąt u nas ACS. Natomiast ten, który tutaj zaznaczyłam, to jest ten kąt BSC. On też ma miarę kąt alfa, też ma taką samą miarę. No to skoro tak, to musimy tutaj zawrzeć dalej zadanie. Otóż zabrać się za następną bardzo ważną informację. Skoro tu jest alfa i tu jest alfa, to tu mamy jeszcze jeden kąt i ten kąt, wiadomo, zapiszemy sobie, to jest kąt CB, na przykład S, w tą stronę CBS. Oczywiście, jaką on będzie miał miarę? Będzie miał miarę 180 stopni minus 2 alfa. Dlaczego? No bo od 180 odejmujemy, bo suma kątów w trójkącie to 180 stopni, odejmujemy te dwie alfy, czyli odjąć 2 alfa. Skoro tak, to widzimy, że ten kąt tutaj jest do niego kątem przyległym. To jest kąt przyległy, czyli znowu wnioskujemy teraz, że kąt ABS
ABS, żeby razem tworzyły 180, bo kąty przyległe mają wspólne ramię i tworzą 180, to skoro tu jest 180 minus 2 alfa, no to tutaj musi być 2 alfa siłą rzeczy, żeby razem dawały, w sumie te kąty dają razem 180 stopni, bo to są kąty przyległe. Skoro tak, no to tutaj też musi być 2 alfa, ze względu na to, że ten trójkącik jest równoramienny. Ten trójkąt, zapiszemy go ASB, też jest równoramienny. To skoro on jest równoramienny, to jak tu 2 alfa, to tutaj też 2 alfa. No to idąc dalej, to tutaj mamy znowu kąt z kolei ASB. Jak policzymy miarę tego kąta tutaj, który zaznaczę? Oczywiście od 180 stopni odejmiemy, tak jak suma kątów w trójkącie, odejmiemy te dwa kąty, czyli odejmiemy 4 alfa. No to skoro tak, to ostatnią rzecz, którą zapiszemy, to napiszemy, że te trzy kąty razem, popatrz, one tworzą kąt półpełny, czyli beta dodać to nasze policzone 180 stopni minus 4 alfa, dodać nasze alfa, tworzą kąt półpełny, czyli 180 stopni. Po tej stronie mamy 180, więc się skasuje. I teraz wychodzi nam, że beta to jest, przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 3 alfa. A właśnie to miałam udowodnić. Czyli co kończy mój dowód? Miałam udowodnić, że mój kąt beta, a konkretnie w zadaniu kąt ASD, ma miarę 3 alfa. No to udowodniliśmy właśnie to, że nasz kąt beta ma miarę 3 razy większą niż kąt podany w zadaniu kąt alfa. Zadanie numer 4, matura z czerwca 2019 roku. Punkty B, C i D leżą na okręgu o środku S i promieniu R. Małe r. Punkt A jest punktem wspólnym prostych BC i ST, a odcinki AB i SC są równej długości. Miara kąta BCS jest równa 34 stopnie. Zobacz rysunek, oczywiście ja ten rysunek tutaj mam przygotowany. Mamy obliczyć miarę kąta alfa, a kąt alfa na rysunku zaznaczony jest właśnie tutaj w tym miejscu. Specjalnie zostawiłam na koniec zaznaczenie, żeby było wiadome, co mamy wyznaczyć, jaką miarę. Bardzo ważna informacja w tym zadaniu jest taka, że oczywiście podane jest 34 stopnie, że to jest ten kąt BCS, ale również bardzo ważną informacją jest to, że odcinki AB, czyli tutaj widzimy od A do B to jest małe r, i odcinki od C do S są równej długości, czyli też małe r, ale również to jest to samo, bo tutaj też jest małe r. To są wszystko promienie tego naszego okręgu, prawda? I teraz na tej podstawie mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Oczywiście pierwsze, co nam się nasuwa w tego typu zadaniach, to szukamy trójkątów. Otóż widzimy tutaj trójkącik, ten trójkącik, który ja tutaj zamaluję, trójkąt BSC jest trójkątem równoramiennym. No bardzo często w zadaniach właśnie z okręgami szukamy trójkątów i tych trójkątów równoramiennych. Dlaczego? Dlatego, że te promienie są takie same, to są dwa boki trójkąta. Skoro jest równoramienny, to ja mogę wywnioskować, że ten kąt tutaj to będzie taki sam jak ten, czyli 34 stopnie. Zapiszemy sobie, czyli kąt SBC ma miarę 34 stopnie, czyli SBC. No to skoro tak, to teraz, skoro mam tu 34, no to spróbuję do niego zrobić przyległy, bo widzę, że mam też kąt ABS, który jest przyległy do tego kąta. A dwa kąty były przyległe, że miały wspólne ramię oraz razem tworzyły 180 stopni. Zatem, aby obliczyć miarę tego kąta, ja muszę po prostu tylko od 180 stopni odjąć to 34 stopnie. No to wychodzi mi tam 146 stopni. Mogę zaznaczyć 146 stopni i teraz dalej. No dalej możemy zauważyć tutaj kolejny trójkąt. Dwa trójkąty analizujemy i trójkąt ASB, ten mój czerwony, zamalowany ASB, też jest równoramienny. Też jest trójkątem równoramiennym. Dlaczego? Znowu mamy dwa promienie, więc ta informacja była kluczowa w zadaniu, że to jest R, bo ja wtedy mogę stwierdzić, że jest równoramienny. A skoro jest równoramienny, to jak tu jest kąt alfa, to po drugiej stronie, przy drugim ramieniu też będzie taki sam kąt alfa. To teraz jak wyliczyć miarę tego kąta? No wystarczy chociażby ułożyć równanie, że w tym trójkącie mamy razem 180 stopni. Czyli alfa dodać,
146 stopni równa się suma miar w trójkącie kątów wewnętrznych. Trójkąta wynosi zawsze 180 stopni, dlatego też mamy alfa plus alfa, to jest 2 alfa. To się równa, jak to przerzucam, to będę miała 180 stopni i teraz odjąć 146 stopni. Czyli 2 alfa to będzie 34 stopnie. Podzielę przez 2a i wychodzi mi, jak przy podzieleniu przez 2, wychodzi mi, że tu mamy 17 stopni. Czyli mój kąt alfa, o który pytano w zadaniu, prawda? Ten mój kąt alfa ma miarę 17 stopni. Wykorzystaliśmy tutaj dwa razy informację, że właśnie mamy trójkąty równoramienne. Bardzo często w zadaniach maturalnych taką informację, jak widzisz, się wykorzystuje. Zadanie numer 5, matura czerwiec 2019. Na okręgu o środku w punkcie OM wybrano trzy punkty ABC tak, że kąt AOB ma 70 stopni oraz kąt OAC 25 stopni. Cięciwa AC przecina promień OB. Zobacz rysunek. Tutaj właśnie mam przygotowany rysunek i mamy obliczyć miarę kąta OBC. Ja oczywiście zapisałam to jako kąt alfa. Mamy wyznaczyć miarę tego kąta alfa. No oczywiście, żeby to zrobić, widzimy, że tutaj będziemy mieć do czynienia z kątami w okręgu, ale no najpierw trzeba sobie jednak coś dorysować tutaj, bo fajnie by było te trójkąty ładne zobaczyć, prawda? Więc tak, ja proponuję oczywiście połączyć nam wierzchołek A z wierzchołkiem B. I teraz popatrzmy, co tutaj dostaliśmy poprzez to połączenie. Oczywiście dostaliśmy trójkącik AOB, AOB, ten trójkącik, i on tak, tu ma promień małe r jakiś tam, tu ma też promień małe r, więc będzie to trójkąt równoramienny. Znowu bardzo cenna informacja, trójkąt AOB jest równoramienny. Znowu bardzo istotne w zadaniu. Skoro tak, to skoro on jest równoramienny i ja zabrałam mu tutaj 70 stopni do góry, to ja od 180 odejmuję 70 stopni, bo już jeden kąt mam dany, wychodzi mi 110 stopni i żeby policzyć te kąty pozostałe przy ramionach, to ja muszę to 110, które mi pozostało, podzielić przez 2. I wtedy mam 55 stopni. Po co mi jest to potrzebne? Ponieważ ja tu już mogę zapisać Tobie 55 stopni, natomiast skoro tu jest całe 55, to tutaj jest 25, widzisz na rysunku, no to tutaj musi być 30, prawda? Czyli ten kąt, zapiszemy sobie kąt A, będzie miał przy wierzchołku A, ale możemy go ładnie nazwać CAB, ma miarę 30 stopni. To się oczywiście wzięło z tego, że 55 stopni minus 25, mamy 30 stopni. I teraz popatrzmy dalej. Mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Fajnie by było to z jakiegoś trójkąta, ale zanim to musimy tutaj jedną bardzo ważną rzecz zauważyć. Otóż ten kąt 70 stopni, on jest oparty na takim łuku. Ja zamaluję na łuku AB. Popatrz, przykładam ręce i mam ten łuk AB. Jest to kąt środkowy, dlatego że jego wierzchołek leży w środku okręgu. I ten kąt ma łuk AB. Ale jak ja przyłożę tak rączki tutaj, to ja zauważam, że jest też kąt ACB, który też jest oparty na tym łuku. Tyle, że wierzchołek jest na okręgu i ten kąt jest kątem wpisanym. Zatem ja tutaj zapiszę, że kąt ACB zgodnie z twierdzeniem, jak pamiętasz twierdzenie, kąt wpisany jest 2 razy mniejszy od kąta środkowego, ale pod warunkiem, że są opisane na tym samym łuku, są oparte, prawda? Tutaj ten łuk je wyznacza. Zatem zapiszemy jedna, druga z 70 stopni. To jest oczywiście 35 stopni. Czyli ja mogę tutaj zapisać 35 stopni. Skoro tak, to ja dostałam trójkącik, trójkącik ABC i w tym trójkącie oczywiście, w tym trójkącie ABC występuje mój alfa. Więc ułożę, że wszystkie kąty wewnętrzne dają 180 stopni, czyli 30 stopni dodać 55 stopni, dodać alfa, dodać 35 stopni, równa się 180 stopni. Popatrz, tu jest cały jeden kąt, ale mi go było wygodniej podzielić Tobie na 55 i alfa osobno. Dlatego napisałam 55 plus alfa, plus 30 i plus jeszcze 35.
No to teraz spróbujmy dodać. Mamy tutaj 55, 35, no to mamy 90 plus 30, no to mamy 120 stopni dodać alfa. To się równa 180 stopni. Jak ja to 120 przerzucę ze zmienionym znakiem na prawą stronę, to oczywiście otrzymam, że mój kąt alfa to jest 60 stopni. A miałam właśnie wyznaczyć miarę tego kąta, kąta OBC, czyli u mnie na rysunku kąta alfa i miara tego kąta to jest 60 stopni. Zadanie numer 6, matura sierpień 2019. Środek okręgu leży w odległości 10 cm od cięciwy tego okręgu. Długość tej cięciwy jest o 22 cm większa od promienia tego okręgu. Oblicz promień tego okręgu. Ja oczywiście zaznaczyłam sobie cięciwę. Przypomnijmy, cięciwa jest to dowolny odcinek łączący dwa różne punkty leżące na okręgu. Czyli u mnie ta cięciwa, to ja taką wybrałam i zaznaczyłam tutaj na naszym rysunku, zaznaczyłam cięciwę AB. Zaraz zatem zaznaczyłam również odcinki AS i BS, dlatego że to są promienie, a w ogóle naszym zadaniem jest wyznaczyć długość tego promienia, więc na pewno będą one potrzebne. Dalej, bardzo ważna informacja. Środek okręgu, czyli moje S, jak widać na rysunku, leży w odległości 10 cm od cięciwy. Czyli odległość, pamiętaj, jeżeli masz zaznaczyć odległość, to odległość zaznaczamy zawsze w takich sytuacjach, jak tutaj mamy na rysunku, odległość zawsze pada pod kątem prostym. Dlatego jak ja chcę policzyć odległość punktu od prostej, czy też od odcinka, to ja muszę tak jakby ten punkt zrzutować prostopadle. Zaznaczę linią przerywaną i oni podali w treści, że ten środek okręgu leży w odległości 10 cm, czyli tutaj po prostu musi być 10, już jednostek nie będę pisała. Długość tej cięciwy, czyli mam na myśli całą tą cięciwę, no tą długość może sobie oznaczmy jako po prostu nasze AB, ta długość tej cięciwy jest o 22 cm większa od promienia. Czyli skoro jest o 22 cm większa od promienia, to zapiszemy promień, dodać 22, no bo większa od promienia. Czyli do promienia musimy dodać 22, już bez jednostek. I naszym zadaniem jest policzyć właśnie długość promienia tego naszego okręgu. No to skoro tak, to popatrzmy. Mamy tutaj piękny trójkącik, jak widzisz, nie byle jaki. Trójkąt prostokątny. Ja tutaj mogę nawet zaznaczyć punkt D i widzimy, że jest to trójkąt prostokątny. Ze względu na to, że ten trójkącik ABS jest równoramienny, co widać na rysunku, prawda? To ze względu na to, że nie jest równoramienny, to jest wysokość. No bo pod kątem prostym pada, pada na połowę. Czyli ten mój odcinek DB, to będzie połowa, czyli 1/2 właśnie z tego R plus 22. No ale myślę, że tak nie za fajnie to jest zapisane, więc najlepiej to pomnożyć. 1/2 razy R, no to mamy 1/2 R, dodać 1/2 z 22, czyli połowa z 22 to jest 11. No to skoro tak, to myślę, że zapiszmy sobie, niech to będzie jakieś X i to jest nasze X. Zapiszmy oczywiście twierdzenie Pitagorasa. Tylko tak, 10 do kwadratu dodać x do kwadratu równa się r do kwadratu. Wygodnie jest to twierdzenie Pitagorasa już pisać właśnie w takiej postaci, bo jest szybciej. No to podnosimy. Tu mamy 10 do kwadratu to 100, dodać. I tu jest problem, ponieważ ja teraz w miejsce mojego x-a muszę wrzucić właśnie to, no bo przecież to jest mój x. Czyli ja to muszę wrzucić ładnie w nawiasie 1/2 r, dodać 11 i to do kwadratu równa się r kwadrat. No to dalej, 100 dodać. Tutaj niestety musimy to zrobić wzorem skróconego mnożenia. A plus b do kwadratu to jest a kwadrat, dodać 2ab, dodać b kwadrat. Jak Ci się zapomniało, to w tablicach jest wzór skróconego mnożenia, właśnie ten. Ze względu na ten kwadrat musimy się kapnąć, że trzeba wzór skróconego mnożenia. No chyba, żebyśmy dali radę to dodać, ale niestety tego się nie doda. No więc tak, a kwadrat, czyli u mnie to będzie to pierwsze do kwadratu, czyli będę miała 1/4 r kwadrat. Podnoszę wszyściutko, jedynkę i dwójkę i r, czyli mam 1/4 r kwadrat. Dodać, we wzorze mam 2 razy a razy b, czyli 2 razy 1/2, no to są 2/2, czyli 1, razy 11, no to muszę napisać 11 i r. Dodać i mam jeszcze b kwadrat, czyli u mnie 11 do kwadratu. Może pamiętasz, to jest 121 i to się równa r kwadrat. Fajnie by było, żeby nam się to r kwadrat skróciło, ale niestety nie tym razem. Myślę, że pomnożymy sobie obustronnie razy 4, żeby nie było mianownika takiego.
tutaj, czyli 4 razy 100 to będzie 400, dodać, tu będzie r kwadrat, bo te czwóreczki mi się skasują, dodać 44r, dodać i tu mnożymy. 400 będziemy mieć 84 i to się równa 4r do kwadratu. Przerzucamy wszystko na jedną stronę. Może zostawmy tutaj sobie 0, a tu przerzućmy. Tu mamy 4r kwadrat minus 400 minus r kwadrat minus 44r minus 484. No to skoro tak, to mamy 4r kwadrat minus r kwadrat, to mamy 3r kwadrat. Dalej mamy 44r na minusie musimy zostawić i mamy minus 400 i minus 484, czyli minus 884. No, kto by pomyślał, że w takim zadaniu wyjdzie nam nasze kochane równanie kwadratowe, a jednak. No dobrze jest oczywiście, jak będzie potrzeba, weźmiemy sobie kalkulator, bo są dosyć duże liczby, czyli mamy tak delta b kwadrat, czyli u mnie minus 44 do kwadratu, minus 4 razy 3 i razy minus 884. Delta to się równa. Oczywiście będziemy chcieli sobie to wyliczyć przy użyciu kalkulatora. 44 pomnożone przez 44 daje nam 1936. Tu minus i minus daje plus, czyli będziemy mieć 12 razy 884. To się równa 10608. No takie liczby oczywiście jest dobrze tutaj wziąć kalkulator, bo zbyt duże liczby, żeby to próbować nawet chociażby w głowie nie pierwiastkować. Po to masz na maturze kalkulator właśnie, żeby do takich rzeczy używać, a nie do jakichś prostych obliczeń. No i teraz musimy umieć policzyć ten właśnie nasz pierwiastek z 12544 i akurat wychodzi ładne 112. Tutaj oczywiście powinieneś się kapnąć, że gdyby wyszedł Ci nie taki zbyt fajny pierwiastek z delty, to pewnie gdzieś się wkradł jakiś błąd. No i teraz liczymy sobie oczywiście z naszymi standardowymi wzorami. Minus b minus pierwiastek z delty, czyli mamy tutaj minus b, czyli będzie 44, minus 112, bo minus b minus pierwiastek z delty nad 2a, czyli 2 razy 3 to jest 6. Ja tego dalej nawet nie będę liczyła, dlatego że tu jest r. A widzisz na rysunku, że r to jest okrąg, promień okręgu naszego, nie? Mamy to wziąć z okręgu ten nasz r. Zatem po prostu no, on nie może być ujemny, jego długość, więc możemy od razu skomentować sprzeczność. No i r2 tutaj widzimy, że będzie ok, bo tu już nie będzie to oczywiście ujemne. I będziemy mieć tutaj 156 podzielone przez 6, no to nam się to pięknie oczywiście podzieli, wychodzi nam promień 26. Myślę, że nas nie dziwi taki duży promień, ze względu na to, że była taka informacja, że ta nasza cięciwa miała długość o 22 cm większą od promienia, więc no nie dziw się, że wyszedł ten promień taki dosyć duży, czyli jest to olbrzymi okrąg, no ale to jest nasz rysunek poglądowy, więc jest jak jest. Czyli odpowiedź, prawda? Musimy podać taką, że nasze r to jest 26 cm. Nie zapomnij o jednostkach, ponieważ zadanie było z jednostkami, więc odpowiedź podajesz również z jednostkami. Może banalne, ale jednak trzymamy się pewnej zasady. Jeżeli w zadaniu nie ma jednostek, odpowiedź jest bez jednostek. Jeżeli w zadaniu są jednostki, odpowiedź powinna być z jednostkami. Zadanie numer 7. Miara jednego z kątów przyległych jest o 44 stopnie mniejsza od miary drugiego kąta. Znajdź miary tych kątów przyległych. Otóż, żeby to zadanie zrobić, to trzeba sobie przypomnieć z definicji, co to są kąty przyległe. Kąty przyległe to są dwa kąty, które mają wspólne ramię. Na moim rysunku to jest to wspólne ramię. I tu mamy jeden kąt i zaraz tutaj obok przylega do niego, dlatego taka nazwa, przyległe, przylega drugi kąt. Jeden z tych kątów przyległych możemy oznaczyć alfa, a ten drugi kąt oznaczamy beta. I wtedy mamy do czynienia z kątami przyległymi pod warunkiem, że ich suma miar to jest 180 stopni. I to jest zawsze, bez względu na to, czy tak skonstruowane zadanie, czy inaczej. Dwa kąty przyległe są wtedy, kiedy razem miara wynosi 180 stopni i mają wspólne ramię. Natomiast wracając do warunków zadania. Miara jednego z kątów przyległych jest o 44 stopnie mniejsza od drugiego. No jak widzisz na naszym rysunku, no jeden mamy większy, tu w tym wypadku rozwarty, a drugi mamy mniejszy, ostry. Jest podane w treści, że jeden jest o 44 mniejszy od drugiego, czyli innymi słowy,
ten drugi jest o 44 stopnie większy od tego mniejszego, prawda? Zatem ja bym ten kąt alfa zostawiła, natomiast zapisałabym, że mój kąt beta, czyli ten większy, jakoś tak wolę operować na pojęciu większe niż mniejsze. Więc ten większy, to jest beta, to jest większy o 44 stopnie. Czyli mój beta to jest tak, jakbym ja do alfy dołożyła, czyli dodała 44 stopnie. I teraz, skoro tak, to ja tą informację o tym moim beta wrzucam sobie tutaj do tego równania. Czyli zapiszemy, że alfa dodać. I w miejsce beta alfa dodać 44 stopnie równa się 180 stopni. Czyli alfa i alfa to daje 2 alfa, a 44 stopnie przerzucam, czyli będę miała 180 stopni, odjąć 44 stopnie, czyli moje 2 alfa to będzie w tym wypadku 136 stopni. Skoro tak, podzielę sobie przez 2 i dojdziemy do wniosku, że moje alfa to będzie w tym wypadku 68 stopni. Skoro tak, wyszło nam alfa, no to teraz możemy wyliczyć beta. I teraz beta możemy różnie wyliczyć, bo możemy z tej zależności skorzystać, a możemy od 180 stopni odjąć. Myślę, że tu będzie łatwo. Czyli moje beta to będzie alfa, czyli 68 stopni, dodać 44 stopnie. Czyli będziemy mieć tutaj 112 stopni. I teraz możesz sobie sprawdzić, czy jak 112 do tego dodasz 68 stopni, to czy ci razem wyjdzie 180, bo tak musi wyjść w kątach przyległych. Oczywiście, że wyjdzie. Więc miary tych kątów przyległych to 68 stopni i 112 stopni. Na to nasze spotkanie przygotowałam oczywiście 7 zadań. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci się rozjaśniło. Ja zwróciłam główną tutaj uwagę na tym spotkaniu na zadania właśnie maturalne z ubiegłych lat. Te, które faktycznie pojawiały się w arkuszach maturalnych. Ale oprócz tego też, jak widzisz, zadanie to jest z kątami przyległymi, które dosyć też często występuje w arkuszach maturalnych. Też tutaj chciałam je zrobić. Jeżeli te zadania w zupełności Ci wystarczą, to możesz sobie wejść na moją grupę, na mój fanpage i ściągnąć takie przykładowe zadania do poćwiczenia. Natomiast jeżeli tak troszkę kulejesz w tym dziale i chciałbyś coś więcej, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, że wyciągniecie fajne wnioski, bo to jest łatwy temat, aczkolwiek to rysowanie, dorysowywanie, zauważanie tych trójkątów równoramiennych, tych różnych kątów wpisanych, środkowych, że są oparte na tym samym łuku, no dla przeciętnego ucznia stanowi to problem. Jest to sprawa taka problemowa, dlatego że nie każdy jest w stanie tak od razu zauważyć. To jest matematyka ćwiczy też naszą spostrzegawczość, naszą analizę, prawda? To jak my za podstawie tego, że trójkąt równoramienny wyciągamy kolejne wnioski. To jest właśnie budowanie tego myślenia matematycznego i mam nadzieję, że mi się to z Wami udaje. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.